I'm gonna lasso your heart like a rodeo. I'm gonna give you some till you want some more. Dzieci, na śniadanie. Słyszałeś, Mateusz? Wstawaj. Zaraz. Nie zaraz, tylko teraz. Zaraz, to ci nogi powyrywam. A spróbuj, to cię pociągnę za ogonik, zrobię wiatraczek i cię wywalę przez okno. Nie kłócić się, dzieci, na śniadanie. O, tak będzie sweet. O, jesteś. Tu masz, kochanie, śniadanko. Dziękuję, mamo. Twój brat już wstał? Niestety nie, przecież go znam. Mateusz! Mateo! Mati! Co? No wreszcie wstałeś, fajtułapo. Mam powyrywać nóżki? Wolę nie. Chcę ładnie wyglądać. Ja ciebie nigdy nie zrozumiem. I dobrze, nie gadam po twoim języku. Mów za siebie. Jedźcie, dzieci, za chwilę do was dołączę. Och, fuj, ty jesz hamburgera? Mam swoją dietę. A ty co? Ty jesz sałatkę? Przecież muszę jakoś wyglądać. Wszyscy jesteście pogięci. I ja nie chcę być gruba. Przydałoby ci się schudnąć. Należąco smakuje jeszcze lepiej. Jesteś dziwny. Mateusz, co ty robisz? No jem. Ale nie należąco, to niezdrowo. Ach. Skończyłyście, dzieci? Ja skończyłam. W automacie macie śniadanko do szkoły. O, to fajnie. Ej, no nie pchaj się! Dzieci, chyba obowiązuje kolejka. Panie mają pierwszeństwo. Chyba dzieci. Stół dziób. Bierz swoje, ja swoje. Fuj, ty się obżerasz tłustą rybą? A ty czymś pomarańczowym. To jest mango, ja dbam o linię, nie tak jak ty. Mów za siebie. Dzieci, spokój. Mamo, bo ona mi nie pozwala zjeść rybki. Nie martw się, rybko. Ty gadasz do śniadania? Nie, ty jesteś moją rybką. No widzisz, to przez ciebie. Nasza mama chce mnie zjeść. Co za down. Dzieci, uspokójcie się. Idźcie w końcu do szkoły. Ja idę. Ale te mango mnie nie słucha. Uciekaj. Może schowaj go do swojego tornistra. O, dobry pomysł. A ta się głupia nie pokapowała. I mówi to Dawn, który idzie z rybą w łapie. Jak się obejrzał, lol. Dobrze, dzieci, spokój. Idźcie w końcu do szkoły. Głupia! Hippie za ciebie boleści. Ruska pindatryda. Rybo... jadalnik? Co? Co? Gówno w zoo! Do szkoły! No widzisz, dla ciebie gówno. Popij herbatką, to pójdzie ci gładko. Oh. Widzisz, przez naszą mamę... No, jaki down. Nie jestem down. Pomyliłaś śniadania. Co? Ale jak? Moja rybka! Dotykałeś tego? Nie. Na pewno? Tak. Siema, Stefan. Co tam? Do toaletki. Ale to nie jest toaletka. Teraz już tak. Och, fu! Mateusz, teraz ty u niego sprzątasz. Co? Nie moja wina, że ten bachor nie potrafi stać swojego leża i iść do kibelka. Bo tylko powinieneś uczyć. Pogięło cię, on teraz powinien sam sobie radzić, tak jak ja. I mówi to ciota, który miał 5 lat i nasrał do wanny. Fu. Stół dziób, powiesz to w szkole, a urwę ci nogi. Przynajmniej raz powiedziałeś nogi. Ach. Ach, nareszcie te dzieci sobie poszły. Ale zamknąć drzwi to nie łaska. Ufu! Przepraszam. Kogo mam zabić? Jeszcze nikogo, wujku. Strasznie to się... Przepraszam. Kochanie, z kim rozmawiasz? Z wujkiem. Ale wujka dawno już nie ma. Jest! To tylko twoja wyobraźnia, to niemożliwe, żeby tutaj był. Przyjdzie Mateusz, to tobie posprząta. Ale ja nie chcę, tu jest cieplutko. Udajmy, że tego nie słyszałam. Kiedy zaczną mnie w końcu widzieć? Może zrób tak jak ja. No proszę cię. O, czyli to jest moja tajna broń, przez które demony też odchodzą, tak? Słuchaj, zanim pójdziemy na hol szkolny, tak do przodu, to nie znamy się, dobrze? Powtarzasz to już z milion razy. Bo nie wiem, czy ci to w końcu przyszło do głowy. Pamiętasz, jak kiedyś wszedłeś do babskiej łazienki, żeby przenieść mi czapkę?
bo zgubiłaś na stołówce. Ale się nie znamy. Jakbym zgubiła, to przyniósłby ktoś inny. Ale ja byłam w pobliżu, więc ci przyniosłem. Ale nie rób z siebie pośmieliska. Wystarczy, że moje koleżanki już wiedzą, że jesteś moim bratem. No dobra, jak chcesz. To zajmuj się swoimi sprawami i właź do męskiej łazienki. Ale nie z moją czapką. No dobra. Cicho, bądź, nie znamy się. Oh. No jesteś, nareszcie. Sorry, że tak późno, ale obgadywałam coś z moim bratem. A, że niby się nie znacie. Tak, właśnie. Z moją siostrą niedawno ulepszyłyśmy sobie kopytka i ciężko się na nich chodzi. Często się przewracamy. Widać, że ledwo utrzymujecie równowagę. Ale nie taką równowagę jak one. Dobra, naprzód. Raz, dwa, trzy. Oła, bolało? No. Po co one w ogóle to robią? Bo chcę zobaczyć, czy uderzenie się z siostrą naprawdę boli. Oj, uwierzcie mi, że boli. Kiedy się rodziłam z moim bratem, kopnął mnie nogą w twarz. Dlatego masz taki wykrzywiony... Nie mam wykrzywionego przez niego, ja mam taki naturalny. No, dobra, wierzę ci. Ale mówię naprawdę. No dobra, wierzę. Nie zabolało, bo to było lekko. Jeszcze raz. A ty dalej swoje. Boże. Zazdroszczę wam, że wy jesteście siostrami, a ja mam brata, nieznośnego brata. Wyzywacie się? Dzisiaj jest rybożercą. Fu, jak może coś takiego tłustego jeść? No jest kotem. Rozumiem, ale to jest takie tłuste. Ja dzisiaj zjadłam sałatkę. No i to ja rozumiem. Ała? Widzisz, mówiłam o tym. Stań, nie rób siary. Daj, pomogę ci. Ech. Po co żeście sobie tak zmieniły te kopyta? Bo ładnie wyglądają. Faktycznie. Ale czasami można przesadzić. No, to co ten twój braciszek robi? Gdzie on jest? Tam? No dajesz, nie wiem, czy to naprawdę boli. Ach, kretyn. I co, boli? Troszeczkę, zależy jak uderzysz. Czy dzisiaj jest dzień walenia się w głowę? No chyba tak, bo mojemu braciszkowi chyba popierdzieliło. Jeszcze raz, bo ja się boję, bo ja dzisiaj mam spotkanie z takim jednym kolegą, z którą mam mieć celówkę. Nie boli. Spoko, dzięki za pomoc. O Boże, współczuję. Czy on w nocy chrapie? Ała, au, znowu nos. Sarki, a... No, to jak? W nocy chrapie i to strasznie. O, no to współczuję ci na maksa. Jak ty możesz w nocy spać? Czemu nie masz worów pod oczami? Używam korektora. Ojej, ty biedulko. No, niestety. Wiesz, że do twoich sąsiadów przynieśli kury. Jak kury? No, twoi sąsiedzi będą hodować kury. Także uważaj, bo mogą ci się na chatę wbić. O, ciekawe co tam u mamy. No już u niego posprzątane. To bardzo dobrze, bo śmierdziało tutaj jak z murzyńskiej chaty. Proszę. Dzień dobry. Cześć Laura, co się stało? Właśnie, no bo... Państwo, pan Nozenkowy, pani, no pani, nie pamiętam jak, no to wam się, no, jakby to powiedzieć, kurwa, wbija na chatę! To właśnie, o te okno. A to nie jest przypadkiem kaczka? Nic. To jest kura nowego gatunku. No nieważne, zabierz to stąd. No to mi zara na podłogę narobi. No, łap go powoli. Powoli, żeby ci oczy nie wydubała. O, cieszę się, że się o mnie martwisz. Ale ja mówiłam do Laury. Powoli, proszę pana, ostrożnie. Ostrożnie. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Jeszcze tej kaczki nie tknęłem. A. Ale to trzeba, proszę pana, uważać. O Boże! Uważaj, Laura. O Boże, o Boże! Zienek, kaczka ucieka! Proszę uważać. No, i co się stało? I co się stało? Wleciała nam do tego. No, dzieci będą miały śniadanko do szkoły. Chyba u niej dobrze. Jak zawsze zresztą. Ach, współczuję cię z tymi kurami. Mama chyba zapewne się martwi. Czym? Kurami? No, że na podłogę narobią. O, teraz to będzie dopiero śmierdziało. Jeszcze dodatkowo Stefan. O fu, gdzie się jeszcze narobił? Kto to posprzątał? Miał to zrobić Mateusz.
Oj, dzisiaj na pewno jak wrócę do domu, to będzie Saigon z tymi kurami. Bo zbieraj sobie kolorowe piórka na pamiątkę. Zrobię z nich sweterek. Oj, będziesz miał śniadanko do szkoły. Myślałam o tym. Ale czekaj, zastanów się. A, bo to będzie tłuste, a to nie. To mój braciszek pozjada, nawet na żywca. Kurki, ratujcie się! Wynoś się, wynoś się! Synek, bo nam ze strachu kurka narobi. Ona zniesie jajko, proszę pani. No to nie będzie trzeba latać do sklepu. Wynoś się! Synek, ostrożnie. Ta kurka jest nam potrzebna. Nie będziemy musieli kupować jaj. A co z kogutem? Przecież skądś jajka muszą się brać. Cicho, cicho, jesteś jeszcze na to za mała. Skąd to o tym wiesz? No sąsiedzi mają dużo kurek. O. Maryśka, nie przesadzaj. Mają w szkole WDŻ. Wynoś się! Uczą się też opieki nad zwierzętami. Ach, Zenek.